I kolejny finał przed nami. Kategoria do 50 kg. W czerwonym stroju Daniel Szczepanik, reprezentujący barwy klubu Jaworytim Jaworzno. Urodzony w 1995 roku, toczy dzisiaj swój 23 pojedynek. Jego rywalem jest Dominik Silwiński, urodzony również w 1995 roku, reprezentuje barwy klubu Pomorzanin Toruń, a w dzisiejszym dniu toczy swój 23 pojedynek. Tutaj aktywniejszym zawodnikiem jest reprezentant Pomorzanina Toruń, który przystąpił od razu do szturmu i zadał kilka celnych ciosów. Prowadzi w tej chwili 5 do 1. Szczepanik to jakby troszeczkę wystraszony swojego przeciwnika tutaj. Powinien jednak troszkę aktywniej podejść do tego pojedynku i próbować się skoncentrować na ataku, nie tylko na obronie. Cześć do jednego, prowadzenie reprezentanta Pomorzanina Toruń, Dominika Silwińskiego. Nie zdjęć nie wziął. Narodzony czerwony, Daniel Szczepanik, urodzony w 1995 roku, reprezentuje barwy klubu Jaworytim Jaworzno. Dzisiaj toczy swój 23 pojedynek. Na rocznicy niebieskim, Dominik Silwiński, urodzony również w 1995 roku. Klub Pomorzanin Toruń i również toczy dzisiaj 23 pojedynek. Drugie starcie przed nami. Pierwsze zdecydowanie dla Silwińskiego. Trenerzy Dziopa i Buczyński, no tutaj ostro reprymendę udzielili Szczepanikowi, że po prostu zbyt pasywnie w tym pojedynku boksuje. No na pewno jest trudno powstrzymać tak żywiołowo atakującego zawodnika, jakim jest Dominik Silwiński. No ale chcąc zdobywać tytuły, trzeba boksować z każdym jednym zawodnikiem. Wszędzie, no. To ten śledziński.
Koniec drugiego starcia, 13 do 3, prowadzenie reprezentanta Pomorzanin na toru. Podaję obsadę sędziowską kolejnego pojedynku. Będzie to pojedynek kategorii 60 kg. Patryk Brunowski, Kamil Holka, obsada sędziowska, ring Sebastian Śledziński, punkty stanowisko numer 1, Andrzej Ostaszewski, 2, Mariusz Mikucki, 3, Wiesław Andrzejczak, 4, Piotr Sokolewski, 5, Ariel Środa. Panie Barbara Sanko i Ewa Piotrowska. Bardzo dobrze, to jest. Ring wolny, runda trzecia. Ale tutaj nie wyciekali dekoratorzy. Dekoratorzy nie wyciekali, bo nie mają czasu na podanie dekoracji, nie? I jak się skończy dekoracja? No. I trzecie starcie, no trzeba przyznać, jednostronnego pojedynku pomiędzy Danielem Szczepanikiem i Dominikiem Śliwińskim. Śliwiński w tej chwili prowadzi 14 do 4. No nie może przekonać się Szczepanik do podjęcia innego sposobu prowadzenia pojedynku, jak tylko defensywa. I teraz kolejne ciosy, inkasuje 16 do 4. Bardzo piękny prawy Hagnadu w wykonaniu Śliwińskiego. I koniec pojedynku. 19 do 5 wygrywa Dominik Śliwiński. A ja proszę o przygotowanie do dekoracji zawodników kategorii 48 kg. Wojciech Mackiewicz, Karol Jurny, Łukasz Niemczyk i Patryk Prądziński. Dekoracje dokonają pan prezes Polskiego Związku Bokserskiego Jerzy Lipski i sędzia główny 17. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży pan Jerzy Bór. W tym pojedynku 19 do 5 zwycięża Dominik Śliwiński. Normalne walki, czyli do normalnych, czyli nie do przedstawiania na razie.
Przed nami kolejny pojedynek, kategoria wagi do 10 kg. Paweł Polski, Karol Żywowska, sędzia tego pojedynku, pani Ewa Piskowska.